jesteśmy bardzo ekologiczni tak naprawdę, jeżeli chodzi o Hevre. Staramy się dbać o nasze środowisko. Wprowadziliśmy ostatnie akcje w Hevre, u nas pijesz bez rurki. Jeżeli znajdziemy jakiekolwiek słomki, są to słomki ekologiczne. Na pewno produktów, których używamy w kuchni, są to rzeczy, które kupujemy od lokalnych dostawców. Nie są to rzeczy, które kupujemy w supermarketach. W trakcie festiwalu będzie działo się bardzo dużo. Tak naprawdę adoptujemy wszystkie trzy poziomy Hevre. Na piętrze zero będziemy mogli zjeść coś pysznego, napić się pysznych napojów. Na piętrze pierwszym będą debaty, będzie również wystawa multimedialna. Będziemy mogli zobaczyć wspaniałe zdjęcia, wspaniałą galerię, którą będziemy prezentować na poziomie plus jeden. Chciałabym również napomknąć, że na poziomie plus jeden mamy również projektory, a dokładnie jest ich aż 9, więc w trakcie festiwalu wykorzystamy je wszystkie. Będziemy pokazywać wystawę 360 stopni, więc po każdym dniu festiwalu będziemy mogli zrelaksować się w Hevre, słuchając wspaniałych dźwięków, których dostarczą nam Afro Jokers. Będą to wspaniałe sety muzyczne, world music, które będziemy mogli posłuchać i będziemy mogli pobawić się w Hevre.